Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, Udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo. A jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. oto słowo pańskie To jest Ewangelia Świętego Łukasza, drugi rozdział, wersety od 41 do 51. Bierzemy ten tekst, bo idziemy w tych rekolekcjach za myślą papieża franciszka, w samym środku tego adwentu franciszek skierował do nas wszystkich list o świętym Józefie. Zatytułowany Patris Cordę, sercem ojca, sercem ojca. I to papież nam podpowiedział Józefa, jako. Brzydko mówiąc, temat adwentowego zamysłu. Wczoraj rozważaliśmy fragment z Ewangelii Mateusza, który opowiada zwiastowanie Józefowi, a dzisiaj bierzemy fragment Łukasza, który mówi o. Odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni przez Marię i Józefa. Kiedy patrzymy na tekst Franciszka, to to, co uderza przede wszystkim, to to, że każdy z siedmiu punktów jego listu jako pierwsze słowo tytułu ma słowo ojciec. Siedem punktów listu. Siedem tytułów do tych punktów, i za każdym razem pierwszym słowem tego tytułu jest słowo Ojciec. Ojciec umiłowany, Ojciec czuły, Ojciec posłuszny, Ojciec przyjmujący, Ojciec z twórczą odwagą, Ojciec człowiek pracy. Ojciec w cieniu. Ten list Franciszka o Józefie jest listem o Jego Ojcostwie. Jest bardzo, ale to bardzo precyzyjny. Franciszek nie pisze o wszystkim, gdy chodzi o Józefa. Pokazuje go nam jako Ojca. To nie wydaje się pewnie do końca wszystkim oczywiste. Jest taka dość pouczająca lektura adhortacji Jana Pawła II Redemptoris Custos, czyli Stróż Odkupiciela. I w tej adhortacji Jan Paweł II z jednej strony bardzo podkreśla, żeby o ojcostwie Józefa mówić w sposób dosłowny. Pisze tak, to jest 21 punkt adhortacji. W tej rodzinie Józef jest ojcem. Nie jest to ojcostwo pochodzące ze zrodzenia, ale nie jest ono pozorne, czy też tylko zastępcze posiada pełną autentyczność ludzkiego ojcostwa. I przypominając ten fragment, któryśmy czytali o pobycie Jezusa i Józefa i Maryi w Jerozolimie, papież to podkreśla, że Maryja mówi o Józefie ojciec twój do Jezusa, ojciec twój. I podkreśla, że to nie jest jakieś określenie, tylko umowne. Zresztą, jak słuchaliśmy tę Ewangelię, to musieliśmy usłyszeć, że ta Ewangelia nie ma żadnego problemu z tym, żeby mówić o Maryi i Józefie rodzice Jezusa. Więc Jan Paweł II to zauważa, podkreśla to rzeczywiste ojcostwo Józefa. Ale jak się czyta te adhortacje, to prawie nigdy nie nazywa go Ojcem, a jeśli już to w cudzysłowie, albo z jakimś dodatkiem uważany za Ojca, albo domniemany Ojciec. My, myślę, rozumiemy dobrze intencje Jana Pawła II, to znaczy to jest za wszelką cenę pokazanie, że Jezus począł się z Ducha Świętego w Marii. Ale to właśnie jakby pokazuje, nie wiem, pewien kłopot, że my, jak mamy powiedzieć o Józefie po prostu ojciec, to trochę sztywniemy i nabieramy ostrożności. Franciszek nas namawia, żebyśmy się nie bali tego patrzenia na Józefa jako na ojca. Myślę, że Franciszek nas namawia, byśmy się od Józefa po prostu uczyli ojcostwa. I oczywiście, jak mówię ojcostwo, to mam na myśli tak naprawdę rodzicielstwo i to w rozmaitych porządkach. Bo właśnie Józef pokazuje, że ojcem można być nie będąc z nim biologicznie. I, i... życie każdego człowieka, niezależnie od tego, jakie ma powołanie, można mierzyć tą umiejętnością rodzicielstwa. Czy ja jestem dla kogoś ojcem? Czy ja jestem dla kogoś matką? I jakim jestem ojcem? I jaką jestem matką? To jest pytanie tak naprawdę, papież Franciszek mówi, to jest pytanie o dojrzałość postaw wiary. Wiara Józefa prowadzi go do tej umiejętności, wychowuje go do ojcostwa i wiara czyni go coraz bardziej Dojrzały mi lepszym ojcem. Spróbujmy więc dzisiaj przez chwilę pouczyć się tego rodzicielstwa, ojcostwa od Józefa. Myślę, że bardzo warto. Mamy w pamięci takie całkiem niedawne warsztaty, które przeżywaliśmy z księżmi naszej diecezji, warsztaty na temat rozumienia i przeżywania władzy w Kościele. Tak? One miały taki tytuł od potestas do ministerium, od, od władzy do służby i w czasie tych warsztatów jeden z Neoprezbiterów, który był na tych warsztatach, mówi tak. Dzisiaj młodzi nie szukają mistrzów, szukają Ojców. To takie zdanie, które mocno mnie uderzyło, pewnie dlatego je pamiętam. Bo ja bardzo lubię mówić o tym modelu relacji w Kościele, właśnie jakim jest model mistrz uczeń. O Jezusie najchętniej myślimy Mistrz. Nauczyciel, tak był nazywany. Bardzo często, może najczęściej określamy postawy ludzi wierzących słowem uczniostwo. Papież Franciszek mówi uczeń, misjonarz. I to wszystko jest ważne. Natomiast intuicja tego bardzo młodego księdza przyszła do mnie w ważnym wezwaniem. Młodzi ludzie dzisiaj nie szukają mistrzów, ale szukają ojców. Jeśli byśmy chcieli wyjść temu poszukiwaniu naprzeciw, to o jakie by postawy szło. Franciszek pisze tak, to jest siódmy punkt. Tego listu. Nikt nie rodzi się ojcem. Każdy staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. Czyli w myśleniu franciszkowym definicją ojcostwa jest słowo odpowiedzialność, odpowiedzialność za drugiego. Podobnie jak, jak wcześniej słyszeliśmy u Jana Pawła, ojcostwo nie jest tylko biologiczne, nie, ojcostwo rodzicielstwo nie jest tylko faktem biologicznym jest jest wyborem jakiejś postawy, bardzo konkretnej, też postawy religijnej, postawy etycznej. Ojcostwo jest pewnym ideałem moralnym, a słowem, które, które je definiuje, jest, według papieża Franciszka, słowo odpowiedzialność. Jeśli się stajemy, jak mówi Franciszek, ojcami, to na tej drodze, że nabieramy tej umiejętności odpowiadania, odpowiedzialności. Tego się trzeba uczyć, bo to wcale człowiekowi nie przychodzi spontanicznie. Jak czytamy Torę, pięcioksiąg, to widać poszczególne etapy, na jakich człowiek się uczy odpowiedzialności i z jakim trudem mu to przychodzi. Jak otwieramy... Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju to widzimy, że człowiek ma trudność z odpowiedzialnością za siebie samego. To jest problem Adama i Ewy, którzy nie potrafią wziąć odpowiedzialności za siebie i za swoje działanie. Gdzie jesteś? Pewnie zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść kobieta którą postawiłeś przy mnie dała mi i zjadłem czemu to uczyniłaś wąż mnie zwiódł nie? jedna i druga odpowiedź tylko po to żeby pokazać nie moja wina znaczy ja nie odpowiadam za to co się stało Więc człowiek na początku ma kłopot z odpowiedzialnością za siebie Druga historia to jest druga historia w Biblii. To jest kłopot człowieka z, z odpowiedzialnością za swojego bliskiego. Gdzie jest twój brat Abel? Gdzie jest twój brat Abel? Czy jestem stróżem brata mego? Czy jestem stróżem brata mego? Kain, Kain nie chce wziąć odpowiedzialności za brata. Jeszcze w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju mamy trzecią historię odpowiedzialności. To jest historia Noego. To są ciągle te rozdziały, które są tak zwaną historią etiologiczną, więc dotyczą całej ludzkości. To są, to są takie historie, które dzieją się wszędzie i zawsze. I historia Noego to jest historia człowieka, który potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją rodzinę. Bo kiedy nadchodzi potop, to on potrafi całą swoją rodzinę zabrać do arki, ratuje swoją rodzinę. Ale nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje pokolenie. Dlatego jak czytamy księgę rodzaju a potem następne księgi Biblii, to wbrew pozorom Noe nie jest super pozytywnym bohaterem. On jest określony w księdze rodzaju jako człowiek sprawiedliwy, czyli cadyk, cadyk. Ale tradycja żydowska nazywa go, jest bardzo piękne określenie, cadykiem w futrze. Cadyk w futrze to jest taki sprawiedliwy, który kiedy robi się zimno, to ubiera sobie futro. Mógłby zrobić coś innego, mógłby zapalić ognisko. Gdyby zapalił ognisko, to wszyscy by się zagrzali. Ale mówiąc na skróty, on ma w nosie wszystkich, dlatego wkłada futro, jemu jest ciepło. I kimś takim jest widziany Noe. Potrafił wziąć odpowiedzialność za swoich bliskich. Jest niewątpliwie lepszy niż Kain, jest sprawiedliwy, ale nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje pokolenie. I jest czwarty moment, w którym Tora pokazuje temat odpowiedzialności. To jest, to jest moment, w którym Mojżesz widzi, jak Egipcjanin bije Żyda. I księga wyjścia tym razem mówi, Mojżesz się rozejrzał dookoła i zobaczył, że nie ma nikogo. My najczęściej interpretujemy ten tekst tak, no nikogo nie było. Natomiast znowu najbardziej ta właśnie podstawowa tradycja dla tego tekstu, czyli tradycja żydowska mówi, nie było nikogo, kto by chciał zareagować. Mojżesz nie widział człowieka, który miałby ochotę się przejąć tym, co się dzieje, że Egipcjanin bije Żyda. Nie było nikogo, nie zobaczył nikogo, kto by chciał interweniować. Rabin Jonathan Sacks, jak komentuje tę historię, to ją kojarzy z takim wydarzeniem, które miało miejsce w Nowym Jorku. W roku 1964, kiedy na ulicy została zabita kobieta na oczach 38 ludzi. 38 ludzi widziało, jak mordercy zabijają kobietę, i nikt nie zareagował. Nikt nie zareagował. Nie widział człowieka. Więc Mojżesz jest w Egipcie jedynym, który bierze odpowiedzialność za swój naród. Właśnie tym się Mojżesz różni od, od Noego, że potrafi dorosnąć do odpowiedzialności, która jest szersza niż Niż krąg jego wyłącznie rodziny. Nie? To, czego Noe nie potrafił, nie? Mojżesz yy, prowadzony przez Boga potrafi. Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby pokazać, nie odpowiedzialność nie jest czymś takim oczywistym. Akurat czymś bardzo łatwym jest uciec od odpowiedzialności. To nie ja to ona, to nie ja to wąż. Nie, wąż powinien powiedzieć: to nie ja to drzewo. To, <grym> właściwie. Wtedy oskarżony byłby Pan Bóg. Po co, za, po co zasadził to drzewo? Nie byłoby tego drzewa, nie byłoby problemu. A tak jest problem. W przypadku tych ludzi z Nowego Jorku, tym co ich zatrzymało w, w, w jakiejś decyzji, która byłaby odpowiedzialna, był niewątpliwie strach. Powiecie, że nic ich nie łączyło z tą kobietą, więc nie czuli się odpowiedzialni. Ale strach może nas blokować w, przy odpowiedzialności za kogoś, także w sytuacji rzeczywistych więzów krwi. Jest Ewangelia Jana, dziewiąty rozdział. Pamiętacie, to jest ten fragment, to jest rozdział, w którym opisane jest, jak Jezus przywraca wzrok niewidomemu w Jerozolimie. I nikt nie wierzy, że był niewidomy. I wtedy faryzeusze wzywają rodziców tego człowieka i ich przesłuchują: Czy waszym synem jest ten? Jak się to stało, że teraz widzi? I odpowiedź tych rodziców jest yy, znamienna. Tak, to jest nasz syn. Urodził się niewidomy. Teraz widzi. Nie wiemy, jak to się stało, że widzi. Pytajcie Go samego, ma swoje lata, ma swoje lata. I puenta Jana jest, powiedzieli tak, bo się bali. Czujemy, że. Zostawili tego człowieka samego, swojego syna, zostawili samego. Uciekli od odpowiedzialności, uciekli ze strachu. Więc rośniemy do ojcostwa, do rodzicielstwa, do macierzyństwa rzeczywistego, duchowego, każdego. Rośniemy wtedy, kiedy, kiedy nasza wiara nas prowadzi do poczucia odpowiedzialności. Właśnie pewnie w takich etapach, jak, jak to pokazuje Pięcioksiąg, że najpierw potrafię wziąć odpowiedzialność za siebie, potem potrafię naprawdę wziąć odpowiedzialność za kogoś bliskiego, a potem potrafię wziąć odpowiedzialność, jeśli trzeba, szerszą. Nie. Potrafię wziąć. Nie jest mi obojętne. Nie jestem kimś, kogo właśnie opisano wtedy przy okazji tych wydarzeń nowojorskich, takim pojęciem bystander. Bystander, nie? Stoi obok. Obok się dokonuje dramat. Stoi obok. Kolejna myśl Franciszka jest taka, że ta odpowiedzialność w przypadku. Ojcostwa, jeśli, jeśli, jeśli ojcostwo jest rzeczywiście jakimś ideałem dla nas, to ta odpowiedzialność musi być czysta, czysta. Franciszek nawet to podkreśla, że o Józefie, właśnie jako ojcu, mówi się przeczysty. Józef w ikonografii zawsze z lilią. Znak czystości. Franciszek tę czystość rozumie bardzo szeroko i mówi tak, że czystość to jest wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Czyli wolność od posiadania. Czyli... Na przykład, kocham kogoś w sposób czysty, to znaczy nie chcę go posiadać, nie chcę nim zawładnąć. Jestem odpowiedzialny w sposób czysty, to znaczy, to, co mną kieruje, to jest właśnie to jest miłość. To nie jest, jaka, to nie jest żadna interesowność i ta, ta interesowność może mieć cały szereg wymiarów. Nie? Więc, Ojcostwo, które pokazuje Józef, to jest ojcostwo, które jest odpowiedzialnością, ale właśnie taką odpowiedzialnością, która z Jezusa nie czyni kogoś, kto jest podporządkowany, nie zawłaszcza go, nie posiada go, nie, nie urzeczowia go. Nie? To nie jest tak, że Jezus jest dla Józefa. Jest odwrotnie. Od początku do końca jest odwrotnie. Józef jest dla Jezusa. Choć każdy z nas ma ochotę powiedzieć Józef ma w domu władzę ojcowską. I ta władza ojca w, w rodzinie izraelskiej w tamtym czasie to była władza absolutna. Ale mając tę władzę w rodzinie, Józef ją przeżywa jako odpowiedzialność i nie przeżywa jej w ten sposób, że dominuje i że Jezus, tym bardziej Maryja, do niego należą, są jego własnością. Tego się Józef pewnie właśnie musiał nauczyć, takiej odpowiedzialności, która jest czysta. Jak przeglądamy Ewangelię, to widać, jak się tego uczył. Jest cały szereg wydarzeń, które to pokazują. Pierwsze na pewno to jest tak zwane ofiarowanie Jezusa w świątyni. To jest nasza nazwa, o wiele trafniejsza jest nazwa łacińska, która tam używa. Określenia prezentację, Prezentacja, przedstawienie. Wzięli Jezusa, żeby Go przedstawić Panu. Tam jest też oczywiście słowo rodzice, rodzice. Maryja i Józef, rodzice, w 40 dniu od urodzin wzięli Jezusa, żeby Go przedstawić Panu, nie żeby Go ofiarować. Nie mogą Go ofiarować. Ofiarować możesz to, co jest Twoją własnością. To możesz ofiarować. Dlatego oni rzeczywiście w tej scenie składają ofiarę, ale nie z Jezusa. Oni przynieśli w ofierze dwa gołębie. Gołębie możesz kupić i ofiarować, ale dziecka nie możesz kupić na własność. Nie możesz go kupić. Nie jest Twoją własnością. Nie możesz go ofiarować. Kiedy go przedstawiają Panu, to także w tym duchu, jak ich poucza od środka zgodnie z, ze słowem Tory, nie? że każde pierwsze dziecko płci męskiej. Jest święte, to znaczy należy do Pana. Jezus należy do Boga. Jest tym, który otworzył łono Maryi, więc należy do Boga. I oczywiście będzie należał do Boga mocą swojej własnej decyzji, bo do Boga człowiek nie potrafi, nie może inaczej należeć, jak tylko w ten sposób, że się sam Bogu oddaje. Muszę powiedzieć, że tym, na to jestem dość wyczulony. Bo myślę, że każdy rektor seminarium jest na to wyczulony. To, to gdzieś z Michał był. Nie, 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 nieraz słuchałem takich wypowiedzi, że rektorzy, przełożeni, inni, ojcowie duchowni, czasem biskupi dziękowali rodzicom, że ofiarowali swoich synów Bogu w kapłaństwie. Zawsze wtedy dostawałem gęsiej skórki. Nie? Jak rodzice mają ochotę, to niech się sami Bogu oddadzą. Jak ojciec taki mądry, niech się odda na, na służbę Bogu w kapłaństwie, a nie, że będzie syna składał Bogu w ofierze. Nie jego własność, żeby składał. Syn się może sam oddać Bogu, jeśli ma takie pragnienie, ale ojciec tego za niego nie zrobi. Nie ma takiej możliwości. Więc ta scena, no, prezentacja, ona bardzo. Dobrze od razu pokazuje i Józefowi, i Maryi, jaka jest ich relacja w stosunku do tego małego Jezusa, który od nich jest we wszystkim zależny, jako czterdziestodniowe niemowlę. Tak, we wszystkim od nich zależy, ale do nich nie należy. Drugie wydarzenie, które było pewnie tą lekcją bardzo mocną, to jest to, którego opis odczytaliśmy na początku tej konferencji. Odnalezienie Jezusa. Ewangelia mówi, że miał 12 lat, to znaczy, że był na progu dojrzałości. Żyd, chłopak w czasach Jezusa był dojrzały w 13 roku życia, więc. Ten dwunastolatek jest prawie dojrzały. I ta niemal dojrzałość, ona się też wypowiada tym, że robi rzeczy po swojemu. Nie zapytał ani Józefa, ani Maryi, czy może zostać w tej Jerozolimie. Na pewno się ich nie pytał. Jak zaczynają z Nim rozmawiać o tym, co się stało, to im objawia taki fragment swojego życia i, i, i swojego wnętrza, którego oni już nie rozumieją. Już nie rozumieją. Więc to, to wydarzenie ono yy, pokazuje jakiś. Yy, yy, no nie pokazuje że jest koniec funkcji ojcowskiej i macierzyńskiej Józefa i Maryi wobec Jezusa. Nie, na pewno nie. Bo zaraz potem czytamy, że poszedł do Nazaretu i był im poddany. Ale na pewno pokazuje, że zaczyna się, że jest jakiś przełom, że do, zaczyna się jakiś nowy moment i Ej. to jest ogromnie ważne. To, że ten Jezus jest już prawie dorosły, nie oznacza, że nie jest synem swojej matki i swojego ojca. Jest. Ale ich ojcostwo i macierzyństwo znowu wchodzi w jakiś nowy fragment, na jakiś nowy etap, znowu musi być na nowo wybrane, nie? na nowo podjęte. Pokazał pewien, pewien dystans, który wynika z tego, że sam, sam powoli bierze swoje życie we własne ręce. Podejmuje decyzje, nie pytając ich o zdanie, nie konsultując. Nie sam zaczyna decydować w takim rozeznaniu, jakie ma, dla nich niedostępne. Ale kiedy to wszystko pokazał, to tak bardzo pięknie mówi Łukasz. Stąpił z nimi. Prawie nie ma polskiego przekładu, który by to uchwycił. Nie? W polskich przekładach jest poszedł z nimi do Nazaretu. Tam nie ma poszedł. Stąpił. Jest pokazane, że ten Jezus uniża się. I to, że stąpił do Nazaretu, bo mówiliśmy wczoraj i powiemy jeszcze jutro, gorszej dziury nie ma jak Nazaret. Więc rzeczywiście stąpił. Ktoś, kto zostawia Jerozolimę, żeby pójść do Nazaretu, decyduje się na wybór czegoś absolutnie beznadziejnego. Ale to stąpił, też znaczy, stąpił w posłuszeństwo. Wstąpił z nimi do Nazaretu, i był im poddany. I potem zaraz jest i wzrastał w mądrości, w latach w łasce u Boga i u ludzi. W tym posłuszeństwie, w tym poddaniu, do którego wstąpił, wzrastał. Ten moment takiego przełomu, że Oto Jezus się powoli staje dorosłym synem swoich rodziców, i te relacje muszą być na nowo poukładane, na nowo opisane. Ten moment, wbrew pozorom, jest chyba, yy, przynajmniej w Ewangelii, momentem najpiękniejszego świadectwa, jakie Jezus wystawił ojcostwu Józefa. Absolutnie najpiękniejsze świadectwo wystawione ojcostwu Józefa. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, to jest pierwsze zdanie wypowiedziane w Ewangelii przez Jezusa. Pierwsze zdanie Jezus wypowiada sam od siebie. I jest to zdanie o Bogu, którego nazywa Ojcem. Kiedy Jezus wypowiada pierwsze zdanie samodzielne o Bogu, nie potrafi go inaczej nazwać jak Ojciec. I to jest to niesłychane świadectwo dane Józefowi. W tym określeniu Ojciec odniesionym do Boga kryje się to najpiękniejsze doświadczenie dzieciństwa, jakie Jezus ma. Nie? I jakie dał mu Józef, będąc dla niego Ojcem. Wiemy dobrze, że temu słowu, temu, temu imieniu Boga, Ojciec Jezus pozostanie wierny. Ewangelia Łukasza ma właściwie taką klamrę: pierwsze słowo Jezusa o Bogu to jest Ojciec, i ostatnie słowo Jezusa do Boga to jest Ojciec na krzyżu. Jezus mówi: Ojcze, w Twoje ręce, powierzam Ducha Mojego. We wszystkich Ewangeliach, jak będziemy przeglądać je, to jest imię Boga, jakie Jezus przyszedł objawić. Abba. Abba znaczy tato. Tato to jest słowo, którego się uczymy w dzieciństwie, a potem nam już przechodzi. Nawet nam wstyd. Nie? Ja do mojego taty mówię dziadek. Należy mu się, bo ma wnuka. <śm> ale nie. nie mówimy tato, kiedy się staniemy dorośli. To jest słowo, które wynosisz z dzieciństwa i to jest imię Boga, które Jezus objawia. Nie? I w tym się kryje. Doświadczenie, jakie miał w domu. Jak szuka słowa, którym może opisać Boga, to mu przychodzi na myśl to słowo, którym zwraca się do Józefa. Znaczy, kimś, pomyślcie sami, jaki jest Józef? Kim jest Józef? Jakie mu dało doświadczenie ojcostwa. Tu jest taka bardzo piękna myśl, muszę lądować, widzę. Taka bardzo piękna myśl u Franciszka, chyba od początku do końca oryginalna. W każdym razie ja jej nie znalazłem w dokumentach papieskich wcześniejszych o Józefie. Mianowicie Franciszek mówi, że jakbyśmy chcieli. Wiedzieć, kim był, kim był Józef, to warto, żebyśmy czytali wszystkie te teksty, które Jezus, w których Jezus mówi o Ojcostwie. To bardzo poszerza nam możliwość mówienia o Józefie, bo przecież tych tekstów, w których Józef wprost występuje w Ewangelii, tak naprawdę wszystkiego są trzy. No to ktoś by powiedział, szału nie ma. U Mateusza zwiastowanie, u Mateusza ucieczka do Egiptu, no i potem u Łukasza, no cztery będą, no bo ofiarowanie w świątyni i odnalezienie w świątyni, cztery teksty. Nie? Ale Franciszek mówi tak, to jest śliczne. Franciszek mówi tak, jak czytam 15 rozdział Łukasza, przypowieść o ojcu i dwóch synach, z których jednego nie wiadomo, dlaczego nazywa się marnotrawnym. Nie? To, to jestem pewien, że Jezus, mówiąc o tym ojcu, miał przed oczami rysy Józefa. Czyli, ile razy Jezus mówi o ojcostwie, o ojcu, to Franciszek mówi: Zobaczcie, bo tam się, tam się kryje to jego doświadczenie dziecka, które rośnie przy, przy Józefie. Nie? No, i tu by można było tekstów wiele szukać, nie, niezwykłych. Całe kazanie na górze, zapisane u Mateusza, od piątego rozdziału do końca siódmego. 17 razy pada słowo Ojciec. 17 razy. I, a to jest właściwie u Mateusza, to jest pierwsza wielka mowa Jezusa. To jest to, z czym wchodzi. Nie, w lud Boga, żeby przepowiadać. I 17 razy pada słowo Ojciec, i w takich właśnie kontekstach, że miłujcie nieprzyjaciół, bo Ojciec sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi, i Ojciec spuszcza deszcz na niesprawiedliwych i sprawiedliwych. A to też jest to doświadczenie Ojca, który jest kompletnie bezinteresowny. Którego odpowiedzialność nie pachnie żadnym interesem. To jest to ojcostwo czyste, odpowiedzialność czysta. Więc yy, można by pójść chyba byłoby warto pójść za tą myślą papieża Franciszka i i poczytać te teksty Jezusowe o ojcostwie. Jak Jezus mówi, nikogo na ziemi nie nazywajcie swoim Ojcem, to Franciszek twierdzi, ma przed oczami Józefa, który w taki sposób potrafił się usuwać, usuwać, żeby zostawiać na pierwszym planie Boga, który jest Ojcem. Tu jest bardzo piękny fragment tego listu franciszka. Franciszek cytuje Dobraczyńskiego cień ojca. Aż się można ucieszyć. Nie? Papież z Argentyny czytał Dobraczyńskiego, cień ojca, czyli Józef jakby wyrzeka się w tym sensie. Ojcostwa, które się pcha na pierwszy plan, tylko mówi, jestem cieniem rzeczywistego Ojca, którym jest Bóg. To jest ta postawa e, e, czysta czysta przeczysta nie, nie zawłaszczam, nie podporządkowuję. E, tu jest taki cytat, taki fragment z Franciszka: Posłuchajcie, to jest, myślę, że z tego listu najmocniejszy tekst w ogóle. Z siódmego punktu. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów. Odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki. I dalej. Odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem. Służbę z serwilizmem. Z obu stron Franciszek tę postawę naświetla. Nie? Czyli możesz być tym, który się domaga autorytetu, ale robisz to w tak autorytarny sposób, że jesteś zero, a nie autorytet. Nie? Ale możesz też udawać służącego, nie? czy kogoś, kto służy, żeby powiedzieć lepiej. Ale to jest jedno wielkie udawanie, bo to jest serwilizm, a nie służba. Nie potrzeba serwilizmu w świecie. Potrzeba ludzi, którzy potrafią być sługami. Co jeszcze odrzuca świat? Bo jak widać, świat ma rozeznanie, konfrontację z uciskiem, a potem takie bardzo mocne miłosierdzie z opiekuńczością. Świat odrzuca tych, którzy sobie pomylili miłosierdzie z opiekuńczością. Nie? Niby jesteś miłosierny, a tak naprawdę to tak zawładnąłeś tym człowiekiem, z taką nadopiekuńczością, że on nie ma żadnej wolności, żadnego prawa decydowania o czymkolwiek. Nie? Dam ci, jak zrobisz to, masz w tę stronę. Nie? Niczego do decydowania, niczego do własnej dyspozycji. Nie? Jakbyś mógł to byś żył za niego, a sam nie umie, nie? Sam nie potrafi. I jeszcze nazywamy to miłosierdziem. Gruba pomyłka, mówi Franciszek gruba pomyłka. I świat odrzuca tych, którzy mylą sobie siłę ze zniszczeniem. Nie jest wcale największą siłą człowieka zdolność do niszczenia. I do tych wszystkich przeciwieństw. Dopisuję ostatnie zdanie, które jakby wraca do, do tematu ojcostwa. Ojcostwo, które wyrzeka się pokusy, by według swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera szeroko przestrzenie na całkowitą nowość. To jest ojcostwo, nie? które wyrzeka się pokusy. Sklonowania się na dzieciach, mówiąc najprościej. Jak widać, ten interes w stosunku do tych, którzy dla nas są dziećmi, naturalnymi czy duchowymi, czy jakimikolwiek, ten interes wcale nie musi polegać na tym, że oni mi mają to czy tamto zrobić. Może być interes zupełnie w innym wymiarze. Nie? Że ja chcę mieć na nich taki wpływ, żeby robili dokładnie to, czego ja sobie zażyczyłem, jak ja ich widzę. Nie? Nie. To są właśnie te sytuacje, tak, że ojciec ofiarował syna do seminarium. Czemu? Bo sam chciał być księdzem, ale nie dał rady. Nie? A chłopak chciał być policjantem. A największe nieszczęście ma rektor, który ma być rektorem takiego kandydata. Jest nowość, która jest wpisana w każdą osobę. Nie? Tą, która jest nam dana, żebyśmy dla niej byli ojcami. Wiecie, co tu jest kluczem? Kluczem to tu jest rzeczywiście to zdanie ostatnie z dzisiejszej Ewangelii, że Jezus, będąc poddany Józefowi i Marii. Miał doświadczenie wzrastania w mądrości, w własce u Boga i własce u ludzi, miał doświadczenie wzrastania. Więc kiedy się pytamy, kiedy siebie pytamy o to, na ile potrafimy wejść w tę funkcję rodzicielską wobec innych, nie? to by trzeba było sobie postawić pytanie tak. Czy ci ludzie, którzy ode mnie jakoś zależą, Faktycznie rosną. Czy faktycznie rosną? Czy stają się coraz dojrzalsi? Czy stają się coraz pełniejsi łaski u Boga i u ludzi? Czy stają się coraz mądrzejsi? Oczywiście, następne pytanie jest takie, czy mnie ucieszy, jak się okażą, mądrzejsi ode mnie? Ale czy oni mają to doświadczenie wzrostu, doświadczenie wzrostu? I czy mają to poczucie wolności, otwarcia na nowość? Jak mają, to znaczy, że moja odpowiedzialność za nich jest czysta. Jest czysta. W takiej wizji ojcostwa. Takiej wizji ojcostwa nie da się opisać bez takich słów jak służba, dar z siebie. Franciszek używa tych słów, przywołując Jana Pawła II obficie, przywołując Pawła VI obficie. To są bardzo wielkie słowa. Ale pewnie nie trzeba się tych słów bać. We fratelli tutti jest takie zdanie Franciszka, jak jest niebezpiecznym to, że możemy być okradzeni z wielkich słów. Pewnie ojcostwo to jest bardzo wielkie słowo. Więc bardzo wszystkim życzę Dobrej nocy ze świętym Józefem. I takiego spotka, takiej lekcji. Teraz może jakieś ćwiczenia by się przydały. <grych> tak. Niech wam święty Józef zrobi warsztaty z ojcostwa. Amen. Jutro będzie tak samo, daj Boże, krócej. Ale już nie chcę obiecywać, bo nigdy mi to nie wychodzi potem. Błogosławieństwo dla wszystkich. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pochwalony Jezus Chrystus. Dobranoc. Pa, pa, pa. <grych> Przyjdźcie jutro.